Proszę Państwa, czyli przechodzę do naszego ostatniego punktu posiedzenia. Wolne wnioski. Szanowni generali, jak wcześniej wspominałem, troszeczkę się spóźniłem, za co jeszcze raz serdecznie przepraszam, ale nie było to spóźnienie z mojego niedbalstwa. Natomiast wynikało to z zaproszenia mnie w starostwie na posiedzenie Komisji Budżetu, Transportu, a tematem tego spotkania był PKS. Temat jest tym radnym, w zasadzie wszystkim temat jest znany. PKS no, jest jakby to troszeczkę pod naszym patronatem. No i pamiętamy, nie tak dawno chwalił się PKS, że obniżył ceny przewozów swoich usług. Zaszczytem dla niego jest to, że zwiększył się przewóz około 20 tysięcy osób jest więcej skorzystało. Natomiast skutkiem tego zwiększenia transportu przewozu osób okazało się, że z 1,5 miliona strat skoczyli prawie na 3,2 miliona. No i rzecz jasna, jak brakuje, no to mówiąc to tym językiem prostym, gminy no, powinny się zrzucić na to, mówiąc niewyszukanym językiem, powinny się zrzucić na to. Oczywiście wszyscy przedstawiciele gmin, którzy tam byli zaproszeni, przewodniczący komisji, przewodniczący rady, no jednogłośnie stwierdzają, że no nie stać budżetu na to, żeby dofinansować aż w takim zakresie. Jakieś finansowanie zdają sobie sprawę z tego, że powinno być, natomiast nie tak. Na skutek tych i innych polemik, no nie wszystkiego nie dam rady powiedzieć, bo pan starosta mówi pół godziny, więc by mu to było dużo. Więc doszli do wniosku, że jednak należy wrócić z powrotem z cenami do góry, czyli 50 groszy na przewozie, podajcie miesięcznie tam 16 zł i są różne hierarchie w zależności od nauczni i tak dalej. Także PKS z tego względu no, planuje zmniejszyć tegoroczne straty. Na ile to przyniesie, jaki to przyniesie skutek, bo wiemy doskonale, że każde podniesienie ceny, no to znowu ci, którzy korzystali, rzucą się znowu, czy przerzucą się znowu na te busy, a wiadomo, że busy jeżdżą, no łamiąc wszystkie ustalenia, wszystkie ustawy, bo nie honorują ani ulg, ani też nie kasy fiskalnej nie stosują. No jest to taka niezdrowa konkurencja. No, był dylemat, czy PKS ma być istnieć, czy nie ma być istnieć. Czy ma być likwidowany, bo taka ewentualność też istnieje. Nie? Natomiast był problem zakupiony miał plusami i wtedy te środki finansowe tam trzeba by było wszędzie zwracać. To są pewne komplikacje. No, przez 3 lata jeszcze ten PKS w jakiś sposób musi się utrzymać, żeby nie ponosić tych perturbacji finansowych. Na dzień dzisiejszy no, PKS musi wykazać jakieś większą inicjatywę w celu obniżenia kosztów. Nie są rady skłonne ponosić aż tak wielkich obciążeń. Jest pomysł założenia takich porozumienia międzygminnego, żeby to był związek gmin i wtedy jest inna forma zarządzania tym przedsiębiorcem. No ale póki co tam jeszcze to nie jest na drodze tych prawnych uregulowań, bo to do niedawna jeszcze rada trzeba była państwowa, tam całe sytuacje prawne. Poczekamy. W każdym razie na dzień dzisiejszy to jest taka informacja, że PKS idzie w górę. Bo obniżenie ceny nie zlikwidowało konkurencji, tak zwanej konkurencji, a konkurencja znów teraz zarobi, bo PKS podniesie, to konkurencja się podniesie. No i zapewne tak będzie musieć. Czy korzystają się za to? Dziękuję. A przepraszam panie przewodniczący, czy kwoty badały jakieś? O dofinansowanie? Oczekują od nas. Oczekiwania były no skromniutkie, takie około 300 tysięcy. No to nie są wielkie, bo to malutkie. Zresztą podano nawet, że i tak wozokilometr, jeśli państwo pozwolicie, jedno tylko wozokilometr wynosi 3,68. To jest tak malutki, bo na przykład Kęty 4,70, bo Oświęcim 4 tam powiedzmy 80, 90. Także PKS no, jest bardzo tani. Do tego może nawiążę, bo wczoraj tak miałem okazję się zorientować, że nawet właściciel przewozowy z Lipowe ma autobusy i nie wiedziałem, dostał się w rękę rozkład jazdy i obsługi.
obsługuje Bielsko-Żywiec z różnymi trasami prywatnymi autobusami. To jest konkurencja dla PKN. Nie, no tak, tylko mówimy o funkcji społecznej tego transportu, czyli nie tylko o tych kursach najbardziej, tak koledzy zauważyli, lukratywnych, gdzie jest największy ruch, ale również o tych kursach, gdzie osoby starsze dojeżdżają do kościoła, gdzie dojeżdżają do lekarza, gdzie jeździ generalnie mniej osób, a PKS, czy w chwili obecnej MZK, bo MZK nas zastępuje, ma obowiązek zapewnić ten transport publiczny realizacji tego zadania. Tak? Bo tu nie mowa o transporcie komercyjnym, który tylko i wyłącznie ma coś w tym szkole o transporcie publicznym. Dziękuję. Kto z Państwa radnych ma jeszcze wniosek? Proszę bardzo, Pan. Przepraszam, mieszkańcy, jak skończą, żeby Pani wiedziała radny. Proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja tutaj taką uwagę i taką wniosek. Jak wiemy, no w ostatnim okresie powiedzieliśmy się, że Polska ma dosyć spore dofinansowanie z Unii Europejskiej, to już takie na lata 2013-2016, to jest prawdopodobnie ostatnie, jak się dowie, duży 14-14. To ostatnie dofinansowanie tak duże na jakiekolwiek inwestycje i nie tylko w naszym kraju. I tu szczególny apel, żebyśmy się zastanowili, jak zrobić, żeby ta nasza szkoła w Polsce ruszyła, bo to są naprawdę chyba już ostatnie szanse. I druga ważna sprawa w naszej gminie to jest kanalizacja. Te dwie rzeczy uważam kluczowe, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Mówiłem się, że kanalizacja dla wszystkich, szkoła może pomóc mniej dla innych radnych. Chciałbym, żeby naprawdę się na tym jakoś skupić. Człowiek boję się, bo obserwuję ostatnio stan internetowy i patrzę, że nasza gmina zajmuje się przetargami na dostawę płyty gipsowej, gwoździ i tak dalej. Uważam, że szkoda tych ludzi, bo ci ludzie powinni zajmować gminą wnioskami, pisać na polskie ładnie środków, a jak widzę, że tam kilkadziesiąt na dostawę 20 ton piasku, 4 ton cementu, to dziwi, bo jesteśmy jednym, a gminą w okolicy, która tak robi, bo cały czas twierdzę, że zbilansujemy te prace tych naszych służb, tych naszych brygad, to prawdopodobnie lepiej byłoby zdać się jakieś inne zrobienia do całości. Myślę, że chodzi to chyba o pracę na przedszkolu w Kamienicach oraz na gminie w Polonce. Jest tam to rozpisane na kilkadziesiąt punktów. No, nie wiem, to jest jakiś chyba ewenement tutaj propozycji, bo ja nie widzę, żeby inne gminy to robiły. Więc naprawdę skupmy się, bo jest to ostatni dzwonek, a to nasza szkoła się już do tego 20 roku wazwali. Dziękuję bardzo. Kto jeszcze z Państwa? Może ja sobie? Proszę bardzo. Ja prosiłem na poprzedniej komisji pana wójta o czy udało się ustalić, w jakim terminie pani sądzę, wyjątkowo otrzymała pismo do zaopiniowania przez Radę Sołecką odnośnie tego wynajęcia przedszkola. Prosiłem w poniedziałek o ustalenie. Uciekło zapewne, tak? Na sesji. Aha. No to bardzo bym prosił, bo jest to dla mnie informacja istotna o dużym znaczeniu. No i drugi wniosek. Proszę? Ja rozumiem, ale bardzo prosiłem takiej informacji. Druga sprawa, no to jeszcze wracając do tych projektów, które zostały przyjęte, szczególnie w zakresie przedłużenia umowy dzierżawy dla przedszkola w Bujakowie, a również w kontekście wypowiedzi pana radnego, bo to z tej samej puli te same środki miałyby zostać pozyskane dla tych dzieci na sprzęt, na wyposażenie. Mój wniosek jest taki do pana wójta, żeby przychylić się do tego wniosku obecnego dającego przedłużenie na te kolejne lata, które pozwolą na uzyskanie tych środków, czy starania się o uzyskanie tych środków. Dziękuję. Jak jesteśmy w przedszkolach, chciałem, to nie wiem, czy pan był zorientowany, bo nie ma pani interinki, bo rodzice z chorą, nie wiem, jak w innych przedszkolach, w innych sołectwach jest, zapytali mnie kilku rodziców, dlaczego jak dziecko już chodzi do przedszkola, on znów w tym roku, na przyszły rok musi zapisywać. Ja nie wiem, dlaczego się to pani dyrektor, czy to jest jakieś ze strony prawnej, no ja nie powiem. Dlaczego to tak co roku ta biurokracja, bo jak mam już tej biurokracji... Panie przewodniczący, tak się składa, że jestem przewodniczącym, no to proszę bardzo, że uczestniczę w procesie naboru i zgodnie ze wszystkimi statutami, które obowiązują, a są bardzo podobne do przedszkola publicznego w Czańcu, bo generalnie w ogóle się nie zmieniły w tych placówkach publicznych, dlatego mówiłem o tym, że te placówki będą się starali 100% dotacji, bo już w tej chwili prowadzą nabór na tych zasadach ogólnie przyjętych. Należy co roku zweryfikować, czy nadal oboje rodzice pracują chociażby. Dlatego ma ten wniosek, bo chodzi o zapewnienie przede wszystkim opieki dzieciom w określonym wieku i dzieciom, których oboje rodzice pracują. To jest kryterium, które decyduje o kolejności przyjęć. Nie widzi mi się
jakby się to może niektórym wydawało w przypadku, nie wiem, przy szkole niepublicznej, że tego przyjmę, tamtego nie, tylko są ściśle określone kryteria wynikające ze statutu tych przedszkoli. I tak jak powiedziałem, jest wiek dziecka, jest to, czy oboje rodzice pracują. Jeszcze warunek, żeby rodzice. Tak, i to ma na celu zweryfikowanie, czy w ciągu tego roku coś się zmieniło, bo być może, że jednak rodzic jest z domu, a ktoś inny bardziej wymaga opieki dla swojego dziecka. Rozumiem, że już będę wiedział, jaką muszę odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy proszę Państwa, proszę sobie. Ferie się skończyły, żeby jakieś sprawozdanie z tego ktoś sobie liczył, co tam młodzież robiła przez te ferie, co się nauczyciele i cała osoba też szkół. Przez te... To chodzi o szkoły czy o placówki kulturalne, świecie te środowiskowe? Szkoły mają to, a szkoły nie miały na to żadnych pieniędzy. Ale to... Dzisiaj panu chodzi o szkoły, bo na przykład wiem, jak się to każda świecita środowiskowa miała dwa zajęcia mieszane na ramach kultury. Cały okres tej sieci, co jest organizowane. Cała rozpiska była dla wszystkich świetnych środowiskowych. Środowiskowych. Tak. Dzień po dniu na zaproszenie. Była. Jakie zajęcia, od których... Tak, na szkoły nie mają obowiązku. Owszem, jak zajęcia szkolne, to przewodniczący do zakresie podanego nauczyciela, to sobie uczelnia. Mają ferie i dzieci mają one nauczyciele. Chwileczkę, najpierw jeszcze pan. Proszę, chciałam skorzystać z okazji, że jest pan sekretarz i pan. I chciałam pana sekretarza zapytać po raz kolejny, kiedy zostanie zielony przepust na ulicy Karpackiej, żeby już ten temat zamknąć, bo to trwa już lata. A tylko należy ostatnia wola bez powiat przed i po. I mieszkańcy będą zadowoleni, będą szczęśliwi. Dobrze, się dobrze się okay. Ja jeszcze do pana sekretarza jako radnego powiatu tak mam jeszcze pytanie. Jechałem przez ostatni przystanek. Nie wiedziałem, proszę państwa, którą drogę omijać. Którą dziurę omijać. Chociaż jak się staram, musiałem do których paść. Na więc dzisiaj będziemy panu widzę na spotkaniu w zarządzie dróg powiatowych odnośnie między innymi przepustki, więc przepust będzie zgodnie z tymi planami, jakie starosta ma i zarząd powiatowy robiony w przyszłym roku. Razem z remontem kapitalnym drogi ulicy Karpackiej Kod. Starosta będzie taki wniosek pisał. Może nie będę mówił o szczegółach jeszcze, bo szczegóły. Nawiesie na pewno będzie robiona aż do ronda, ale do ronda, do przyszłego ronda. Trwają rozmowy w tej chwili na temat ewentualnego projektowania. Czy wizualizacji ronda na SDK-52 i kardynała Karola Wojtyły. Także na pewno w tym roku przepust nie będzie. Potem będzie robiony w przyszłym roku przy remoncie. Tak mnie zapewnił dyrektor publiczny. Natomiast co do Czańca, od ulicy Zagłębocze do ulicy Gruszowej jest już po przetargu i po przekazaniu budowy wykonawca drog Bud Spytkowice. Oni na dniach wchodzą na budowę drogi od Zagłębocza do ulicy Kruszowej razem z Sodnikiem. Dlatego no, dziury nie były z tego, co pytałem dyrektora Kubisia, trochę były połapane, ale też tak jak wszędzie łatają. Natomiast będzie tam nowa nawierzchnia. Od Zagłębocza do ulicy Kruszowej. No to potrwa, tak? Proszę, czasu. No ale oni już na dniach poczekają, aż tak, a gdzie będzie. Po co łatać dziurę? Trzeba wolno jeździć. Jest po przetargu. Jest po przetargu, już jest. Jeśli pan pozwoli w uzupełnieniu, dziś firma się pojawiła, ustawiła już znaki i na odcinku miejskiej, Jasnoc, Gościnnej już prowadzone są pewne prace ciężkie sprzętu. Przekazaliśmy im teren pod cmentarzem, bo no, ten jest wolny. Cmentarz na placu budowy. Mają tam składować swoje materiały. Myśmy nawet dzisiaj miałem zapewnienie dyrektora Kubisia, że będziemy mogli, ponieważ on jest inwestorem, głównym beneficjentem tych środków unijnych na budowę tego odcinka drogi, będziemy mogli zabrać wszystkie płyty i kostki rynkowe. Także tutaj, żeby oni koparkami tego nie zrywali, tych chodników, tylko po prostu te dobre płyty da się zdemontować, kostkę da się zdemontować, będziemy ją wykorzystywali przy innych zadaniach, między innymi na terenie Czańca. Dziękuję bardzo. Pani Sąg, proszę. A jeszcze chciałbym, żeby pan rozwinął temat ronda. Bo jest... W tej chwili... Ale ronda, może coś
No, jest w tej chwili dyrektor, dzisiaj dyrektor Kubik zobowiązał się, że da do projektantów wizualizację tego ląda. Bo jest jeden problem, ponieważ po łuku idzie ta droga DK52, no więc gdyby ląd budować, do ląda się powinno wjeżdżać pod kątem prosty, tak jak w a tutaj w miarę pod kątem prosty. A tutaj po prostu to ląda jak było przyklejone do tej DK52, no więc będzie wizualizacja zrobiona, będziemy mogli zobaczyć, jak to projektanci widzą, jak rysują po prostu okrąg tego ląda, jak to będzie wyglądało. Teren jest własnością dyrekcji generalnej, no więc że starosta się zobowiązuje do tego, że pokryje koszty projektu. A kiedy on zostanie wybudowany, no to będzie sprawa głównej dyrekcji. Ja mam tylko pytanie odnośnie tego przedszkola, które słyszę, że ma przyjść pismo do mnie. Jeżeli dobrze zrozumiałam, to jeżeli na 10 lat, to ma być przetarg. To co ja mam decydować i my, czy wieś ma decydować, czy przedłużać, czy nie? Bo jeżeli dobrze zrozumiałam, czy źle zrozumiałam, to proszę mi to wytłumaczyć. Tak? Ponieważ Rada podjęła, będzie podejmować uchwałę, że z tego trybu przetargowego rezygnuje, prawda? No, czyli na 10 lat, jeżeli przyjdzie to pismo, do mnie, to co ja mam podejmować? Nie mamy się kłócić na Radzie i powiedzieć przedłużać, nie przedłużać. Przecież prawnie to chyba ja nie mam nic do gadania. Ani wieś. Rada, pani proszę? Ten projekt mi się podoba, może pani wieś mi się to nie podoba, pani mówi. No to chyba tylko tyle. Chyba tylko tyle. To już mówię, że mi się nie podoba. Ale panie sołtysie, proszę tak, żeby nie mówić, decyzja należy do pana wójta. Pan wójt decyzję podejmie. My jako Rada Wsi nie będziemy podejmować decyzję. Podejmie pan wójt. Wy możecie mieć swoje zdanie, tak jak na przykład byśmy